dobry. O, jest mecze. O kurwa, jak my... Oskarze Gamze. Widziałeś go? Adam. Garnitur polski, a wygląda jak włoski. Wrzucam te, już ci mówię wszystko. Widzę, że tutaj też wszystko jest. 150 zł w Lidlu. Przecena. Ale to właśnie trzeba kupować z głową. Oszczędnie, brawo. Cześć chłopy, cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Cześć, za to się nie widzieliśmy. Tak jest ok? Tak, zacząłem szereg. Ale mamy roboty, co? Warto do tego NBA robić. Do kratek dajesz, tak? Gdzie chcesz tam na lodówkę, tak? Dobra. Prawie złote. No, prawie. Prawie złote. Dobra. Dla mnie numer jeden oczywiście Robert Lewandowski, numer dwa Messi, numer trzy mimo wszystko Benzema. Są szelki, czyli będzie zebrany. Są szelki. Jak widzisz, tym razem założyłem bardziej wytworne szelki jednokolorowe, żeby tak nie do okazji. Wszyscy tutaj wskoczyli w gangi. Warszyk na warszyk przyjdzie czas w odpowiednim momencie, zbliżamy się do nowego roku. Pomyślimy wtedy, już nawet zapomniałem o tym poprzednim zarządzie, bo tyle się dzieje, kanał sportowy się tak rozwija. Fajnie, że to w tą stronę idzie, a nie często są te duże kanały, na które są martwe, które nic nie wrzucają, nic nie rośnie u nas. Dobrze. Panowie, pieniądze lubią ciszę. Gabi, koniec miesiąca jutro, rany boskie, jak dobrze. 20 lat temu. Sfilmuj wąsy, sfilmuj, bo no już właśnie, do kiedy, powoli, do jutra. Ale badać można się przez cały rok i to polecam. Para prowadzących dzisiejszej gali Złotej Piłki w kanale sportowym. Odstawieni jesteśmy. Ja chcę powiedzieć, że może nie mam muchy czarnej, ani czarnego krawata jak koledzy, ale słuchajcie, to jest bezcenny unikat. Zobaczcie. Krawat z Ligi Mistrzów, edycja 94-95. Państwo wiecie, kto wtedy grał? 95, no to przecież Ajax Amsterdam, Luisa van Gaala. Zawsze Złota Piłka to jest wielki festiwal nie tylko piłki nożnej, ale też takiej mody damskiej. Wszystkie żony piłkarze, dziewczyny piłkarze, modelki pojawiają się w nowych kreacjach i tak dalej. Więc my też zaprosiliśmy u siebie akurat tym razem troszeczkę starszą modelkę, natomiast na pewno jedną z bardziej popularnych i niezapomnianą Cindy Crawford. Chyba zawsze aktualna, nie? Tak jest, dokładnie. Na pewno twarz rozpoznawalna, szauma i tak dalej, grała w kółku reklamach, więc na pewno widzowie ją będą kojarzyć, więc tak, padło na Cindy Crawford. Ty dzisiaj się zdecydowałaś na Il Fenomeno. Zgadza się, tak. Ja dzisiaj bardzo mocno casualowo, więc tak to u nas wygląda. Zresztą wieszam balony, więc każda inna kreacja byłaby nie do końca praktyczna. Napisało do mnie dwóch chłopaków, robiąc zdjęcia ze szpitala, już po zabiegu. Okazało się, że znaleziono u nich zmiany nowotworowe, operowali, zostało usunięte jedno jądro, no ale są zdrowi, przeżyli. Czyli i to byli, nie jak się wszystkim wydaje, faceci powiedzmy w moim wieku, tylko 20-letni chłopak. Bo coś tam, ta mążka Aga chyba nie tak przeszepiła. Bonsoir. Słuchaj, chyba wymyślili jakieś głupoty nagrody. Wiem, no już tak wiesz. Najlepszy napastnik. Robią już, no, już na zasadzie, jak wyjść z twarzą z tego. No. Tak, tak, tak. A to po co jak jest, przecież jest złoty but. No, ale to nie na tej samej gali. We Francji już od kilku dni zastanawiają się, jak wybrnąć z twarzą. I prawdopodobnie Robert Lewandowski dostanie dzisiaj nagrodę za coś wymyślą, za całokształt. My zaczynamy bardzo ważny wieczór. Robert Lewandowski. Ja myślę, że jakoś Francuzi muszą wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Najlepszy środkowy napastnik dekady albo zawodnik, który coś tam, najlepszy napastnik, coś wymyślą. Wydaje mi się, że dostanie nowa nagroda Robert, a tutaj raczej będzie drugi, także... Ale może się mylę i będzie tutaj wielka euforia w tym studiu, także czekamy, dziękuję. Tak zwane nagrody za całokształt to są takie bardzo popularne nagrody na Oscarach dla tych wszystkich aktorów, którzy już wiadomo, że nie zdobędą nigdy żadnego Oscara, to im się wymyśla nagrody za całokształt. Trochę słabo, ale
ale to są tylko błyskotki. To nie ma większego znaczenia dla jego kariery. Mamy dzisiaj tak unikalne gadżety do wylicytowania na szczytne akcje, na pomoc w zbiórce na operacje dla potrzebujących osób. Słuchajcie, no na przykład koszulka Roberta Lewandowskiego, którą z jego autografem, meczówka Bayern Monachium, przekazana nam przez Jacka Krzynówka. O, złota piłka, jaka ładna, proszę. Nie macha nie za bardzo. No, ale piękna. To dlaczego takaś niedopompowana ta piłka? Ona taka miała być? Taka miała być? Niedopompowana? Bardzo dobrze. Ty, ej! Mogę się tylko brudzić. Ta piłka brudzi. Ta cała impreza jest brudna impreza. Brudna impreza, brudne interesy. Koszulka Jerzego Brzęczka. Pamiętacie Państwo selekcjonera reprezentacji Polski. Numer 10, kapitańska z okazji stulecia PZPN. Kolejna koszulka Bayernu, tym razem Giovane Elbera. Ale jaką ona ma historię. To już musicie słuchać na live'ie, nie będę teraz za dużo. Nie zdradzamy sobie, tak jest. Sama gala złotej piłki interesuje mnie bardzo średnio. Naprawdę. Uważam, że powinien wygrać oczywiście Lewandowski i obstawiam, że nie wygra. W serce, wiadomo, nasze jest z Robertem i pewnie każdy z nas chciał, żeby Robert wygrał. Ja jestem pomalowany. Wiem, tylko cię poprawię. Tak. Nie, no to ja, nie. Ona to musi być szpilka. Ślimaki. Między innymi. Ostrygi to tak. Ostrygi, chciałbym wam powiedzieć, że Mati. To Cindy nie wystoi tutaj, ale wiesz, że ostrygi to jest... Ostrygi to jest... Gdzie ja siedzę? No po końcu. Ale jak chcesz, moim zdaniem mogę się iść w centralnie, tak ładnie. Ja mogę tu Cindy. Cindy Crawford. Ja sobie... Ci najładniej ubranie w środku. Tak, Macie, no, zapraszam. No nie no. Widzę, że tutaj brief wszedł dobrze, mucha grama. No. Widzisz, to się słucha ciebie. Wiem. To się nadaje do korpo. Tak, to z panią musimy. To my. Idzi do Naruma. To przywitamy się, a potem dajcie mi te koszulki wypuści. A, bo to takie śmieszne zrobić zdjęcie, to jest rozmazanie się z tym. Co? Może dobrze. To wchodzi w głowę niestety. Nie, muzyka jest epicka.